Oj! Dobra, jeszcze nie zbudował tych. Skąd mnie bierze? Rozkradliście towar, oczy biedakom wyłupiliście. Zasmuciło to barona, oj zasmuciło. Dobra. Zaskoczymy sobie do Sztygar, uratujemy Annę. Tak w ogóle łowcy czarownic się tu wzięli. Chyba nie jechali aż z Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić. Ja nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą? General, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę z tymi łazęgami dojść do ładu. Trzeba będzie ich oćwiczyć. Batem, to może zaczną gadać z sensem. No, mów, gdzie pojechali. Do wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. Zgoda. Zaraz biorę moich ludzi. No, zbiera się! Musimy przedrzeć się przez te bagna do tych przeklętych wiedźm. Cholerne moczary od tego morowego powietrza wieśniakom mózgi butwię. Wiedźm, kurwa, czego to jeszcze te kmioty nie wymyślą? Niedługo sam się przekonasz, że wiedźmy istnieją naprawdę. Ta, jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach. Anna pewnie z nimi została, bo ma miękkie serce. Zawsze taka była. Co jest, koleżko? Ej, co, koleżko? Co jest, siły? Słyszałeś, że sierżant zebrał od barona na hajem? Aha. Aha. Zapraszam do tańca. To teraz chyba topki wylezą. No bo nie. No bo tak. A, ten się przeteleportował w dziwny sposób. A nic im nie robią tymi mieczami, nic. Ostro było. No, dawno tylu naraz nie widziałem. Nie powinniśmy tu łazić. Raz sobie poradziliśmy, ale kto wie, co tam siedzi w głębi. Co to? Strach cię obleciał? Ciebie? Silnego Berta? Nie, strach? A w życiu? No, panowie, idziemy, żwawo, żwawo! Pokażemy tym potworom, kto tu rządzi. Dawaj, silny Bercie. No chodźcie, panowie, nie mam całego dnia. To już gorzej, bo zgnilce. Baba wodna. Ra 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 ra. Co to było?
się w taką zmienia. Dlatego nigdy babom wódki nie dawaj, tylko sam pij. O, tak. Piękne. O, umarł jeden. O nie. No, baby wodne są od wódki. Jak wam idzie? Co tu robisz? Potem porozmawiamy. Co tu robisz? Czyż wam idzie łowcy czarownic? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła. Chodź, niechże cię uściska. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myśli, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Kolorowa woda, może być. Zostaw. Tutaj! To szorowałam. Acia. Odstąp, śmierdziucho. Piernik. Jak świeżo wypieczony. Mamo. Chryściutki. Tak świeży. Pijcie, pijcie. Za mało robiłam. Nadgryzłam, ale żeby sprawdzić, czy twarde. Ale jak świeży. Lekko pijcie. Och, mamo. Lekko pijcie. Przecież prosiłam. Przecież prosiłam. Mamo, to ja... Poznajesz mnie? Co mi się stało? Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, wyszoruję. To czysta. Mamo! Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Wilki! Nie brzmiało jak wilki. Bo nimi nie są.
Przygotujcie się. Dawaj, Bieska. Śmierdzisz strachem, zepsujesz nam posiłek. Jest bies, dobra. Śmierdzisz strachem, zepsujesz nam posiłek. Poszukamy cię, kawalerze, skończysz w dupie. Śmierdzisz strachem, zepsujesz nam posiłek. Dobra. Panie Biesie. Poszukamy cię, kawalerze. Skończysz w dupie. Dobra. Porobiony pan bies. Co to było? To był bies? Wiedźmy wyczuły, że się zbliżamy. Przysłały go po Annę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało? Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej! Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca! Jest chora sława! Gdzie chcesz ją wlec w tym stanie? Do Xenfurtu zabije się! Umiem się nią zaopiekować! Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować! Babeczki! Na obiad będą babeczki! Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. Przede wszystkim musimy ją stąd zabrać. Wiedźmy już wiedzą, że po nią przyszliśmy. Zaraz mogą przysłać coś groźniejszego niż biesa. Nie ruszę się stąd, dopóki mi nie powiesz, że da się ją odczarować. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na nie piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka zostanie? Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z Gór Sinych. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Bardzo mądry człowiek, ma prawdziwy dar uzdrawiania. Warto spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec Kościoła Wiecznego Ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Velen, wrócisz ze mną do Oxenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił, a ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuje się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki wobec Wiecznego Ognia. Nie, trzeba było się do kościoła nie zapisywać. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamę do Znachora, a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie.
Przysięgnij. Przysięgam. Znachor to jest dobry polski film. Polecam, jak ktoś was jeszcze kiedyś go w życiu nie widział, to jest marną szansą. Wiedźmini zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji. Ma podnieść rzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Wszyscy oglądają to zawsze jak leci, słuchaj. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech cię wieczny ogień chroni i strzeże. Bywajcie. Dobrze zrobiłaś, że puściłaś ją z ojcem. Jestem tego taka pewna. My nie mogliśmy zrobić już nic więcej. Wiedźmy też. Jeśli ktokolwiek może jej pomóc, to tylko uczony mędrzec. Dokładnie, tak. Może masz rację. Zaraz się przybieram. Daj mi chwilę. Wiedźminie? Tam się da się nie... Oko biesa. Dobra, i porobione, słuchajcie, mamy zadanko. Z paniami lasu będziemy mieć się do czynienia. O, mogę coś rzucić. 5 punktów. Tak, to sobie przeniosę tu. No. Sobie przeniosę tu. Mam znaków więcej. Mam teraz 18, czy będę miał to. Tutaj wrzucę czerwony ten. Potem dopełnimy sobie 18 zielony tutaj. Na jeszcze jedną stronę. To mogę w czerwony wrzucić. Mam sobie odbijanie strzał. I wykupimy sobie skupienie, dobra. To możemy sobie eksplorować dalej. Moczarki. Czy mam już welen ten? No nie, nie jest chyba odblokowany jeszcze. No chodźmy tutaj. Płazimy sobie po welen. Zobaczymy, co tu jeszcze do zobaczenia. Dzieci zostały zjedzone przez wiedźmy, więc wszystkie problemy zostały rozwiązane. Powieszę sobie twój łeb i siodła. W jakimś czasie znachor się robi takim guilty pleasure. Ale dalej uważam, że w sumie dobry film. Jako film. Nie? Tam się dragi bawią.
A, w tym roku byliśmy tutaj, był ten Glak Extra. Ja nie pamiętam, kiedy oglądałem samych swoich, ale nie wiem, czy mnie wkręci tak jak z Nahor. On ma coś w sobie jednak. Coś opacy? Możesz jeszcze się poddać. Dobra. Mogę strzały odbijać, więc... Warto na uwadze mieć. No, schematy. Na spodnie. Jakbyś mi to sam num. No jakoś, to też są jakoś niekoniecznie. Jak dla mnie. Eter. Dobra. Zrobione. Tutaj będziemy mieli sobie ten, to stare drzewo, gdzie tam Imlerit będzie. Tam o. Nie wiem, czy teraz jest dojście w tamto miejsce. Zobaczymy. Może nie być. No wiesz, jak upłynę. Cześć Webski, dzień dobry. Oglądasz z Nahora? Powiedz, panie Webski. Potwory są jakieś, dobrze. Chodzi o beczkach pusto. Mogę skoczyć w dół. Dawaj. Mogę sobie wypchnąć orki teraz, czy już orki, moje orki za późno będzie? Mogę wypchnąć pod wodą, no dobrze, fantastycznie. Ale bełty nie działają. Drakonidą, dobra, a tam coś było? Nie. Wypadamy stąd. Woda coś mi się psuje, albo refleksy słońca na wodzie. Ale nic, no trzeba zbierać na nową tą. Karciochę, pamięciochę. Tu zasilacz.
to jest wejście do tych, do wiedźm, która będzie potem z Ciri chyba? Nie wiem, ale musimy stąd spalać, bo jest jedno. Chyba tak. No, nie wiem, no to nie wiem czemu tu tak błyska. No nie mam innego tego tłumaczenia. Świetle, nie słoneczne. No tak. Kaligie mi wybrało na kolejną misję, no dobrze. Między. W trupach sporo. To jest druga część jaskini? Urocza. Jestem nad tym jeziorkiem. Tak, tutaj na łysą górę zaraz przypłyniemy sobie potem z Ciri. Dobra, wejdźmy na tę łysę górę. Kuzia mglaki. O. To nie wejdziemy na łysą górę, 26 poziom glaka to jest trochę za dużo. Na razie. Se nie pozbieramy rzeczy stamtąd. Rozumiem. To mogę w sumie posprzątać tak w sumie. A jakie zadanie w stegnach? Tak. Jeszcze drugi tajemnicze ślady. Zalipie. Pora kupy swojego traktu. A mogę w sumie tędy jakoś spać się dostać. Zobaczymy. Nie mam łódeczki niestety tutaj, a nie jest. Mogę tą pływać, tą na patyk? Nie, tą nie mogę, dobrze. To trzeba z buta. Idź. Ale nic nie zje. Coś się czai. Wilki to nic ciekawego. Zaraz koniec mapy gdzieś.
daleko zajechałem. No właśnie. Na carry? Na carry, bo dużo w jednym miejscu potworów, to muszę być na carry. Dawaj. Dobra. No, nie wiem jak mu nam gremliny, ale no... Robią... I atakują chmarą. Rozumiem. Raj, 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 raj. Tu bym teraz chciał się udać. Jedu na upy, tukaj. Ja, upy, ja. Obleziem tu. Słyszę sobie Endriagi. Co sobie tu pytają? Dzień dobry. Co tam, co tam, co tam, co tam? Są łatwiejsze niż w jedynce. W jedynce też były. Na bagnach, nie? Chyba tak. Dwójce było sporo. Uda się pod flotsam. Ale to wesoło. Nie, Wiedźmin 2 nie był zły. Dobra gra. Fabularnie gameplayowo. Plenowo. Bezużyteczne, no. Jak we książce, nie? Wiedźmin zużywał, przygotowywał się do walki, to kliry. Top 4 poziom, no dobra. Jeszcze niedźwiedź się trafił. Muszelka do rozbicia. Dobrze, dobrze, dobrze. Chłopek roztropek. Dalej możemy iść tutaj. No, chyba że tak. A, tatuaż mam z dwójeczki, więc jest fajnie.
tam się jeszcze jakiś chodzi, dobra. Tu w ogóle jest gdzieś rzeka, tu się jezioro, a jakby jest bagno, dobra. A tam zajrzę. Jakieś resztki czegoś, chyba ten las tam widać. A nie, jakaś budowla. Rubin i prochy. Co prochów. Więcej nic nie ma. Na obrzeżach czasem też jakieś skrzynki mogą powrzucać albo coś pod wodą zaraz, a też nic nie ma. Nie. Szakłak, dobra. My idziemy tam. No, te duże endriagi się trafiły. Gniazdami. Ludzie przyszli. W sam raz koło jajców Endriak chciałby się rozlokować. Bardzo dobrze. No, 120 punktów. Pan zielarz. Dobrze, tato. Pijże najgorsze. Panie, u nas... Czego? Pokaż mi... Panie Zielosz. Czy ja mogę kupić od ciebie coś, co by mi się przydało do Lemi? Miał mewę, mogę zawalnąć. Z czym problem? Gredo. Dobra. Muszę kupić sobie. I miały kupię, bo mi się nie chce szukać. Trochę tego. Ananeiri. Gosporyszu. Tyle. Nic nie masz ciekawego. No chodźmy tam. Gdzie drogi prowadzą. Coś jak może będzie. Opaki. Dobra. Mieli coś poza ogniskiem? Nic. Rozumiem.
Zwiedzamy sobie dalej. W tamtą stronę pójdziemy. Coś mam rotało. Gul? A, gul. Czemu on nie umiera? Umiera. A gul. Ziomu, uspokój się. O Jezus Maria, no. Używanie szybkich eliksirów na padzie jest trochę niewygodne. Nie trafiłem, trafiłem, dobra. No, postrzelałem niego. A faktycznie. A czemu mi wziął żelazny? Czy jestem tak głupi?
Tak głupi byłem, dobrze. A czemu nie żelazny wziąłem? A może ja sam nie zmieniłem? Dobra, nieważne. Lałem go złym mieczem. Najlepszemu się zdarza, najlepszemu. Można. Dawaj miód. No sam wybieram, ale wydaje mi się, że jak lałem tych. Jak, nie, mam wyłączony ten auto wybieranie chyba. Ale chyba lałem tamtych ludzi, więc przez przypadek użyłem tego samego. Mam tutaj inny krypy, nie wyjąć sobie mieczyk, ale mam wyłączone auto otwieranie mieczy. Będziemy myśleć na pięści. Było głupie, jak on cały czas wyciągał te, chował te miecze. Wyciągał. Nie można się bić z potworami. Animacje tego nie przewidują. Ludzi można bić spokojnie, ale z potworami on robi jeden cios, tak jakiś taki ekstra, specjalnie ten i tyle. Nie ma żadnych kombozów ani takiej tej... Chyba nie można też kontrować. Nie tam przycisk. To jest ta wioska z duchami. Ten, na którym poziomie były duchy. Szesnasty. Nie lubię duchów. Tam się jeszcze jeden zagrował, nie może wyjść. No właśnie. No i to wszystko za jedno. Mnie tutaj nie używało się kaganka przypadkiem. Idzie, jaraj. Ja do ciebie nie idę. Duchów tutaj ci dostatek. No.
Bardzo dużo duchów. Parów ono. Dobra. Zawarte drzwi. To jest kawałek ręki. Dobrze. A zajrzę jeszcze tam. Tu we chatkach coś jest. Nie za dużo. Ale cośik. Dobra. Bierzemy sobie te ekwipunek. Wkładamy sobie te wiochy jeszcze. Nowy mogilnik, no ładne. Nie wiem czemu ktoś robi sobie wiochę w środku bagien, ale to tam się znamy. Dzień dobry, komornik. To by ja jakby komornik tak do chaty wbijał. Skacz to. Morowa chyba. Chodź południca. Wojny kajanek. Chodź.
To z kagankiem jest tutaj. On nie bardzo chce zniknąć, z tego co widzę. A w jaskini... A jest jeszcze coś faktycznie. No już zebrane, dobra. A co mamy tu? Plujak na tym, a kojarzę, to był plujak, kuźwa, golem. Trawa ładnie przycięta. Zobaczymy, pan plujak, jak tam. Możliwy gargulec, możliwy. Nie rzucamy. Nie żygamy. Ale pan jest niedobry. Nie wiem, czy coś mu robię tym, chyba nie. Możliwe, że kartacze. Dobra. Możliwe, dobra, jeszcze tutaj zbadamy sobie, bo mamy jedno ten. Laj. A, miejsce mocy. To miejsce mocy, stacja elektryczna. A, bo zalało tutaj cmentarz. Miejsce mocy, mogę z niego zaczerpnąć. No i dobra. I by było wyzbierane. Zostały nam stegny i inne dziwne rzeczy. No tutaj chyba trochę zbyt mocne rzeczy. Jeszcze są potwory jak dla mnie. Trzeba by przed pola Nowigradu sprzątać, albo Oxenfurt. O, mam jeszcze zadania w Oxenfurcie do zrobienia, przeca. Dobra, to chodźmy do portu, ja będę wiedział, żeby się udać właśnie w Oxenfurcie na kolejnym live'ie. Będziemy kończyć, moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Czy Kumaczyk ma jeszcze live'a? Dobra. Nic sobie zapisujemy. I kończymy na dzisiaj, moi drodzy, będzie się podobało. I możemy sobie skoczyć do kamyczmyka. Także na razie, do zobaczenia, do jutra, pa pa.